Nasza kandydatka jest osobą wyjątkową, znakomicie wykształconą, kreatywna, racjonalnie zachowująca się w różnych sytuacjach. Jest ona również przewodniczącą Powiatowego Forum Kobiet Równych Szans. Zwracam się tą drogą do mieszkańców Zduńskiej Woli o przyjęcie tej kandydatury jako swojej i w dniu 25 maja bieżącego roku zagłosowanie na naszą zduńskowalankę Jolantę Bożęcką. Nazywam się Jolanta Bożęcka, urodziłam się i mieszkam w Zduńskiej Woli. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym. Jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu marketingu, również na Uniwersytecie Łódzkim. A oprócz tego liczne warsztaty, liczne kursy, liczne zajęcia, w których uczestniczyłam, poświęcone przygotowaniu młodych ludzi do egzaminu maturalnego, bo o tym za chwilę. Następnie, niedawno, nie tak dawno, bo jakieś 2 lata temu, ukończyłam kurs animatora kultury zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przez wiele lat w Zduńskiej Woli pracowałam jako nauczycielka języka polskiego oraz przedsiębiorczości, a także bibliotekarka w zduńskowolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowywałam również młodzież do matury na licznych kursach, które się odbywały i w Zduńskiej Woli, ale głównie w Łodzi. Obecnie przebywam na emeryturze. Jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz przewodniczącą Powiatowego Koła Forum Równych Szans i Praw Kobiet. W Parlamencie Europejskim, bo o tym tutaj należy mówić, zamierzam przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy oraz angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które usprawniałyby system opieki nad małymi dziećmi, po to, aby młode mamy mogły swobodnie robić karierę zawodową. Z własnego doświadczenia wiem, jakie to ważne, bo przez wiele lat również borykałam się z problemem opieki nad małym dzieckiem jako matka pracująca i wiem, że jest to bardzo trudne działanie. Również ta dyskryminacja kobiet na rynku pracy dotyka w dużym stopniu polskie kobiety i należy temu przeciwdziałać. Mam 2 dorosłe córki i 2 wnucząt, którymi ostatnio trochę się zajmuję. To takie podstawowe informacje. Natomiast tak, żeby trochę ocieplić może mój wizerunek oraz przybliżyć trochę moją postać, postanowiłam Państwu zaprezentować kwestionariusz, o którego wypełnienie poprosiła gazeta.pl. Bez czego nie może się Pani obejść na co dzień? Ja odpowiedziałam bez bieżących wiadomości. Nie chciałam pisać, że bez internetu, bo to mogłoby zabrzmieć już jakby trochę nieciekawie, w kierunku nałogu byśmy szli, a nie o to nam chodzi, prawda? Tylko o te bieżące wiadomości. Najbardziej przeceniana u ludzi cecha to według mnie szczerość. Jakiej cechy nie lubi Pani najbardziej u siebie? Takiej, proszę Państwa, pewnej niestaranności, żeby nie powiedzieć lekkiego bałaganiarstwa. Którego polityka i gdzie wysłałaby Pani na wieczne wakacje? I tutaj nie miałam z tym pytaniem problemu, bo jest to Jarosław Kaczyński i chciałabym go wysłać na antypody. Na antypody. Którą postacią z książki chciałaby Pani być? I proszę Państwa, ci, którzy mnie znają i znają moją pasję do powieści kryminalnych, to myślę, że zrozumieją, bo jest to Kurt Wallander. Nie wiem, czy Państwo czytacie, czy nie, w każdym razie dla mnie bardzo ciekawa postać. Mało widowiskowa, ale ciekawa. Kogo zaprosiłaby Pani na wymarzoną kolację? No to jest to autor tychże kryminałów, Henning Mankell.
Też bardzo ciekawa postać, bo zajmuje się oczywiście pisaniem powieści kryminalnych, ale też jest pasjonatem różnego rodzaju podróży po Afryce oraz filmu, teatru. Jego żoną jest córka reżysera szwedzkiego Bergmana. Także taka bardzo ciekawa postać i myślę, że no, w wielu punktach mielibyśmy tematy wspólne. Następne pytanie jest takie. Jaka jest najbardziej zawstydzająca rzecz, którą pani zrobiła? No i napisałam, że nie potrafiłam skorzystać z nadarzających się okazji i to wyrzucam sobie do dziś, ale tak, może bez przesady. Jedna rzecz, która poprawiłaby pani jakość życia, to proszę państwa bezwzględnie ekskluzywne, wykwintne spa. To jest to. Gdyby pani mogła się cofnąć w czasie, to gdzie by się pani wybrała? Ja troszeczkę myślałam nad tym i w pewnym momencie przyszła mi do głowy myśl, że najlepszym takim miejscem to byłby statek Kolumba Santa Maria na chwilę przed dopłynięciem, przed tym okrzykiem Ziemia, czyli przed odkryciem Ameryki. To jest takie coś, co chyba trochę mnie tak charakteryzuje, taka ciekawość świata. Co sprawia, że nie może pani zasnąć w nocy? No i tutaj zamknięte okna i brak świeżego powietrza jednak. Dalej, jakiego słowa lub zwrotu pani nadużywa? Ostatnio nadużywam słowa super. Mój wnuk mnie jakoś tak do tego obliguje. Dalej, następne pytanie. Frank Underwood z domu z kart czy Nikodem Dyzma? No i tutaj odpowiedziałam, że żaden, niestety. No czy stety, stety, żaden. W jakich okolicznościach nie mówi pani prawdy? No to gdy coś przeskrobałam, ewidentnie. Gdyby była pani superbohaterem, to jaką moc chciałaby pani mieć? No taką banalną moc uszczęśliwiania innych. Dalej. Kto zagrałby panią w filmie? Marzę o tym, żeby była to Meryl Streep, ale marzenia raczej się w tym wypadku nie sprawdzą. I ostatnie pytanie. Proszę dokończyć zdanie. W życiu kieruję się zasadą. No i jest to zasada, zawsze warto spróbować.